Witam, witam. Czas na czwarty dzień turnieju. Podbite ulepszenia czterogwiazdkowe bez zielonego. Gram znowu trochę wcześniej i nie obejrzałem dzisiaj reklam tuż przed graniem, czyli pewnie trzeba coś przegrać. Wczoraj w ataku całkiem nieźle. Dwie porażki, które były w drugim dniu. W obronach niestety wpadły dwie porażki, ale to chyba już wczoraj. Tak, jeden dzień, więc dzisiaj nikt mnie nie atakował. Obrona dalej solidna, a zobaczymy jak pójdzie dzisiaj. Prawdopodobnie będę grał tym składem, którego używałem wczoraj. Zobaczmy, kto pierwszy. Ok, Lik Siu. Mam dwie kreskówki. Mógłbym je trochę inaczej ustawić. W sumie przydałoby się czyszczenie. No, tu ten Rigard mógłby być lepszy od Złotko. Tylko, że on jest fioletowy. I zostawić Kirilla. Może zostawię Kirilla. Weźmy Rigarda. Mamy dwóch medyków. Mamy wyciszenie. Jest jedna kreskówka u przeciwnika. Jest oczywiście odbicie statusów, nawet kumulacji. Więc może być różnie. Zobaczmy, czy uda się załadować cokolwiek przed Lik Siu. Czy mnie wyciszy? Czy kreskówki będą miały opór? A może nie? No, czerwony diament. Ideolo. Mogę złożyć fioletowe i będę miał diament czerwony, co też mi niewiele da. Mam czwórkę niebieską. Dobra, pójdę na razie w ten ruch. Może coś się pojawi. Otóż nie. No i teraz mam problem. Co mi da czerwony diament? Zupełnie nic. Knakelsa też nie do końca chcę ładować. No, nie wiem, tu chyba porażka będzie. Jest to kolejna walka, gdzie nie chcą wejść O, rewelacja. Obie kreskówki wyciszone. Szok czy norma? Dobra, w teorii mogę Rigarda załadować. To jest taki plus. Tylko czy zdążę przed Lik Siu? Tak. I teraz, co dalej? Diament czerwony nadal mi nic nie daje. Żółte, no pewnie Lik Siu będzie wyciszona i nie do końca mam dostęp do fioletów. Zamiast czwórki żółtej mógłbym złożyć trójkę. Knuckles leczy. Bogarta pewnie nie wybije w porę. Trzy klocki nic mi nie dadzą. Dobra, a diament czerwony? Nie, no też mi nic nie da. Dobra, no Lik Siu uderzy drugi raz. Okej. Okay. Może Kirill... Okej. Okay. Może Kirill uleczy i faktycznie on uleczy. Nie mam jak zdjąć Bogarta. Chyba muszę ich powymuszać, póki mam kontrę. To jest szansa, że się sami pozabijają. Mała, ale szansa. Dobra, jeżeli fiolety będą mi żyły. Tak, będą. Oczywiście, wszystkie specy dokładnie w te same postacie. Okej, okay, plus jest taki, że został sam Knuckles. Może fiolety go zdejmą, póki Rigard żyje? Nie, i Rigard zginie. Tak, wiadomo. No to pójdźmy... No trudno, w te niebieskie z żółtymi. Porobione. No ale lekko nie było, uratowała mnie kontra. Rigard, oczywiście, opór, mocny opór, nie zadziałał. Pasywka na dwóch kreskówkach nie zadziałała. Na szczęście udało się wygrać. Walka numer dwa. Azmia. Dobra, Kirill dezaktywuje z kloca. I mogę tu chyba wrócić do Złotko, bo nie chcę, żeby była znowu sytuacja, że nie będę miał Złotko albo Kieł. Mam co odbijać? Niby mam. Ale mógłbym sobie podbić atak. Dobra, ale niech zostanie Złotko. Idę w ten sposób. O, teraz są fiolety. To jest dziwne. Dobra. Tu są... Tu jest ta. No dobra. No to skoro gra chce mi dać wygrać w taki łatwy sposób. Tylko co dalej? No niby mam te oczywiste fiolety, ale no co, nie wiem,
Dobra, żółte jedne mam dodatkowe. Odpalenie Azmi, no nie jest zbyt dobrym pomysłem, ale okej. Wiem, że mogłem dojść do tego w inny sposób. No i co, złotko ładować? Nie, spróbujemy tą Azmię zaraz dezaktywować. Dobra. Oho, dzięki. Fajnie, że internet mi przycina. Dobra, wejdzie dezaktywacja. Jakaś weszła. Dobra, ale. Fioletowymi zdejmę kolena. Muszę chyba tą Lixiu już uleczyć. I dobić kolena. A, to dobiłem. No to jednak uderzy. Git. Złotko jest wyciszona. Tu mam fiolet, który zdejmie złotko. Tu mam niebieskie, które chyba załadują Kirilla. Chyba prawie. Dobra. Jestem w stanie, mam nadzieję, że nie będzie oporu. Był opór, no bo przecież to nie jest kreskówka. Kreskówki nie mają oporu, moje, ale u przeciwnika nie kreskówki już opór mają. Dwa fioletowe, albo. A, idę w te żółte. Starczy? Starczyło. Klocki po 800, całkiem nieźle. Dobra, Rigard oczywiście ma odbicie, ale ja mam złotko. O, było odbicie, chociaż to nie jest kreskówka, przypominam. A mój nie mógł. Dobra. No fioletowymi tak od razu to go nie zdejmę. A może? Ciut. Dobra, ale żółtymi już powinienem. Git. 2-0 dla mnie. I walka numer 3. Upsi. Dobra, dwie dezaktywacje z klocka. No i ten Grek, który mnie pierdzielnie zaraz znowu za 1500. O, i Rigard w trzeciej kiecy. Też go mam, ale nie na dwóch przełamaniach, tylko na jednym. Dobra, nie biorę wyciszenia. Spróbuję tak zagrać. Zobaczymy, może Grega uda mi się w jakiś sposób zablokować. Jakbym dostał jakieś klocki. Dobra, tu będę miał dostęp do czterech żółtych. O, jak pięknie zielona. No dobra, czy potrzebuję w takim razie czterech żółtych? Bo jeśli nie, to pójdę tu w fiolety. O, i to chyba było dobre. Chociaż i tak potrzebuję żółtych. Upsi. Dobra, mam coś z tych żółtych. Tylko teraz właśnie, czy ryzykować? Kurde. Będę miał kontrę. Mogę wymusić ponuraka. Ponuraka bym wymusił niebieskimi, w złotko pójdą żółte, a później złożę niebieskie, które odpalą mi cztery żółte w Grega. Czyli 3, 3, 4 będę miał gotowe żółte. To może lepiej jest zrobić tak, żeby nie odpalić złotko. Dobra, jeszcze im. Kurde. Dobra, to muszę inaczej. Nie mogę pójść w to combo. Muszę to zrobić tak. No, zginiesz. Zginiesz, fajfusie? No, ładujmy tak, Cypriana. Dobra. Nie boję się ponuraka, boję się Grega. I złotko też chciałbym wybić. Chociaż w Grega, słuchajcie, mam fiolety. Więc chyba mogę tu uderzyć. I Lixiu nie powinna się zabić. O, dobrze. Ciebie dobiję tym. Ta niestety nie została dezaktywowana. Zobaczmy, czy cztery żółte dobiją Rigarda. Tak. No to zaskoczenie. Mam fiolety, mam żółte, mam dużo tutaj teraz. I porobione. Git. I walka numer 4. Ok, Sonia z czyszczeniem, Sabina z blokowaniem podbić.
Ten skład może mi się totalnie nie sprawdzić. A nie, dobra, to jest Sabina. Ok. Sabina, która swoich boostuje. Co jest dosyć dziwne. Bo dali dwa czyszczenia zamiast chociaż jednej dezaktywacji. No dezaktywację w Lixiu mają. No to idę tym samym składem. Jak zwykle tak sama plansza. Dobra, tu mam fiolet. Mam dostęp do dwóch żółtych. Sonia uderzy. Dobra, i co mogę zrobić? Mam dostęp do trzech żółtych, ale będzie brakowało mi jednego klocka. Puścić je w middle, czy nie puszczać? No puszczę, bo jakie ma wyjście? Dobra. Teraz zróbmy tak. No middle zaraz uderzy. Ok, mamy ten dodatkowy klocek. Teraz pytanie, czy middle mogłaby nie bić w Lixiu? Dobra. I teraz olać kolena. Tu zablokuję, tylko tak. Mam dostęp do ilu fioletów? Dwa łączenia z ewentualnym jednym dodatkowym klockiem. Ale to jest dużo roboty. Wolę to zrobić chyba inaczej. Tylko nie wiem, czy tym sobie nie popsuję. Dobra. Blokuję tu. Zróbmy tak. Ok, idealnie. A szkoda, że niebieski się rozjechał. I szkoda, że nie mam teraz jak Lixiu dobić. Ale... No niby mogę za chwilę złożyć w nią jeden fioletowy. To zróbmy na razie tak, jeszcze żółty nią smyrnę. Mógłbym Kirilla ładować, ale spróbujmy tymi fioletami coś zdjąć. Ok. Zginął jeden. Czy ty możesz się zabić? Dzięki. Czy ty możesz się zabić? Nie. A czy to może ją zabić? Tak. I teraz tak. Nie mam już tego leczenia. Mam dostęp do fioletów kolejnych. Pójdę w nie. To zaboli. Ale na szczęście w kontrę uderzyła, więc to jest pozytyw. To ją zabolało. To ją zdejmie. A to chyba zdejmie ostatnią. A nie, bo sorry. Tak, niebieski nie żyje, więc nie był zbuffowany. I teraz pytanie, ryzykować czy nie ryzykować? Bo mogę pójść w ten czerwony diament, bo tu niewiele jest do składania. Zróbmy na razie tak, póki się nie pali. Dobra, czy wejdzie mi tu coś? Nie, ona bije. No to teraz mogę faktycznie użyć tych klocków. Okej, git. No i została ostatnia walka. Walka numer 5. Okej. Dobry skład. Tylko Sonia źle stoi. Ale i tak będzie ciężko tutaj. Spróbuję tak samo. Mam dosyć duże zaufanie do tego składu. Ale żeby on działał, to trzeba coś tu mieć. A ja mam wszystko, tylko nie to, co potrzeba. Ok, ale to za mało. Żółte z czerwonymi. Na razie mi chyba nie pasują. Chociaż dobra. Najwyżej Lixiu zepnie manę. Tu wejdzie... No naprawdę w tym miejscu bomba. W najgorszym możliwym. Mam dostęp do fioletów. Tylko. Czy zdążę przed Lixiu? Nie może pójść w nią combo. Dobrze. Ona nie dezaktywuje. Chciałbym dostęp do żółtych, ale go nie ma. Chyba, że dostanę żółte pod kłem. Co mogłoby się wydarzyć? I nie wiem, czy faktycznie nie muszę pójść w te niebieskie, żeby uratować złotko. Bo czwórka zielona? Nie, no ona mi nic nie da. Tylko wtedy tak, Lixiu uderzy z podbiciem ataku. Może lepiej by było wymusić teraz Lixiu.
No niewiele jest tu do grania. Musiałbym faktycznie trójkę żółtą dostać już teraz. Dobra, zaryzykuję. Nie, trójkę żółtą mam później. Dobra, czyli robimy tak. Niestety stracę żółte. Teraz dobre pytanie. Trzy klocki, czy załadują Kirilla? Wydaje mi się, że tak. Bo byłbym w stanie zaczekać i kombo złożyć. Ale muszę spróbować go wybić. Git. O, jakby Lixiu od kombosa zginęła. Ale zginie od kontry. Pani. Czemu pani żyje? Dobra, Rekin będzie odpalał. Muszę ogarnąć leczenie. Ktoś zginie? Ta, wiadomo, no przecież. Dobra, kłanie wyciszę. Ale przynajmniej zyskam czas. Bo wyciszę rekina. Kreskówka bez oporów. Czyli jednak to nie tylko u mnie. Dobra, git. I lecimy na aferę. I porobione. Możesz w cypka? Dzięki. Dobra, dzisiaj znowu komplet. Ten skład działa. Tam w jednym zmieniłem na Rigarda i też dobrze poszło. Coraz bliżej topki. Ale chyba będzie ciężko zmieścić się w top 100. Ile tracę? 600 punktów. No to prawie tyle, ile traciłem na start przez brak przełamań. Dobra, dajcie znać, jak Wam idzie. Dajcie łapkę w górę. Trzymajcie się. Do zobaczenia.